kolejna inicjatywa Biura Ochrony Środowiska, gdzie chcemy właśnie aktywnie promować zagadnienia środowiskowe, edukować, ale też dzielić się pasjami. Tworzenie łąk kwietnych wpisuje się w działania Orlenu na rzecz ochrony, ale też rozwoju bioróżnorodności. No bo jak wiemy, łąka kwietna oprócz takich aspektów wizerunkowych również jest ostoją roślin, zwierząt, doskonale gromadzi wodę versus tradycyjna łąka. Też pochłania cząsteczki, które są odpowiedzialne za smog, także wiele, wiele zalet, łącznie właśnie z kwestiami ekonomicznymi, bo nie trzeba tak często jej kosić jak tradycyjną łąkę. Znajdujemy się przy ulicy Kwiatka, gdzie stała kiedyś stacja CPN jeszcze, nie PKN Orlen. W jakich innych jeszcze miejscach w Płocku taka łąka będzie wysiana, czy też była już wysiana? No to jest nasza czwarta łąka, pochwalę się, to była pierwsza łąka kwietna w Płocku, także została, że tak powiem, ciepło przyjęta i spotkała się z dużym zainteresowaniem, także planujemy oczywiście kolejne, ale już w przyszłym czasie. Jakich jeszcze innych akcji ze strony Biura Ochrony Środowiska możemy się spodziewać w tym roku? To tych inicjatyw jest mniejszych, większych bardzo dużo. Kilka już jest za nami. Sadziliśmy właśnie z Nadleśnictwem Płock las. Też wczoraj sieliśmy łąkę. Też razem tutaj z Liceum Ogólnokształcącym wykonaliśmy park sensoryczny, także przed nami kolejne inicjatywy, między innymi związane z pszczołami, ale to powiem o tym w dalszej części. Tę łąkę zakładacie we współpracy z PKN Orlen. Jak doszło do waszej współpracy? Tak, no jakieś, z tego co pamiętam, to 2 lata temu przecięliśmy się gdzieś na jakiejś konferencji, albo odezwała się do nas Marta Wronka właśnie, która jest w ogóle pomysłodawczynią tego całego zamieszania. No i zaczęliśmy od pierwszego projektu na ulicy Długiej, ulicy Chemików, później szkoła w Maszewie, teraz właśnie ulica Kwiatka i powiększaliśmy wczoraj też z 70 wolontariuszami, wolontariuszkami łąkę na ulicy Długiej, która zachwycała też mieszkańców Płocka. Teraz się cieszymy, że łąka bylinowa przy stacji Chemików, jak popada, też będzie świetnie wyglądała. Czy jeszcze gdzieś planowane są w Płocku lokalizacje łąki kwietnej? Rozmawiamy o tym. Jeszcze nie wiemy, na co chcielibyśmy się zdecydować. Wiem, że na pewno zainteresowanie jest duże, bo zapisy się skończyły w ciągu kilkunastu, tak naprawdę, no może nie kilkudziesięciu minut, ale około 5 godzin wypełniły się całe zajęcia, tak? Czyli po prostu zgłoszenia już były w pełni wypełnione. Później ludzie męczyli właśnie Martę, że czy mogą się dostać, no ale jednak już ta lista była zamknięta. No to widzimy, że zainteresowanie wśród pracowników jest bardzo duże. Zostało nam jeszcze parę tysięcy osób do wyszkolenia, a tereny zawsze się znajdą, no bo to też jest, nie oszukujmy się, ogromny teren, jeżeli chodzi o rafinerię. Dzisiaj będziemy, tak jak sama nazwa wskazuje, wysiewać łąki kwietne. Pierwsza część to będzie taka typowo teoretyczna, porozmawiamy sobie o tym, czemu łąki są ważne, z czego się zbliżają.